czcigodni kapłani i osoby żyjące we wspólnotach zakonnych, umiłowani bracia i siostry. Piękną jest dzisiejsza liturgia, która prowadzi nas poprzez dzieje zbawienia, przypominając najpierw o wielkim dziele stworzenia świata i człowieka oraz o skutkach pierwszego nieposłuszeństwa czyniącego ludzi niewolnikami grzechu. Następnie wraz z narodem wybranym doświadczyliśmy miłosiernej miłości, która poprzez wyprowadzenie z Egiptu domu niewoli i przejście przez Morze Czerwone przywróciła utraconą wolność. Usłyszeliśmy pouczające słowa proroków Starego Testamentu, prowadzących nas do świadectwa życia, śmierci i zmartwychwstania Mesjasza, w którego przyjście głęboko wierzyli i przez całe swoje życie z tęsknotą wyczekiwali. Usłyszeliśmy również świadectwo naocznych świadków zmartwychwstania, przyjmując wraz z nimi radość z faktu, że Jezus Chrystus, zwyciężając śmierć, otworzył nam bramy nieba. Dzisiejsza liturgia otwiera również przed nami nową drogę, jaką mają przejść chrześcijanie, aby mieć udział w świętości Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Tę nową drogę wiary rozpoznajemy za pomocą trzech symboli: światła, wody i nowej pieśni określonej jednym słowem – Alleluja. Zatrzymajmy się zatem przez chwilę nad znaczeniem tej nowej drogi. Uczyńmy to w tym tak trudnym czasie, kiedy wszyscy doświadczamy lęku, jaki w nasze życie wprowadziła epidemia. Kiedy spoglądając w przyszłość tęsknimy za wspólnotą Kościoła, dzisiaj gromadzoną w domach, ale połączoną ze sobą dzięki transmisji internetowej we wspólnocie, we wspólnej modlitwie nadziei. Pierwszym znakiem nadziei jest świetlo, jakie w biblijnym uznaczeniu jest najbliższy bezpośrednim obrazom Boga, bo win uwezje serca moju jas jasnistiu, życia, istynoju i świetlą. W czasie paschalnej Wigilii Cerkwa rozkrywaje tajemnicę jasności Chrysta, wykorzystowujący znak paschalnej świczki, polumia, jako i przynosi odnoczasno i świetlo, i teplo. Від пасхалу ми запалили наші свічки, а Господь промовив: «Нехай буде світло, щоб ми пізнали, що є істиною, а що обманом. Чим є світло, а чим є темрява? І щоб ми так могли розпізнати правду і зрозуміти, що лише вона є шляхом до вільності». Тому просимо Господа, щоб мале полум'я свічки, яке Він запалив в нас, делікатне світло Його Слова та Його любові, не згасло в нас посеред хаосу світу, а ставало щораз більшим, яскравішим. Щоб ми у єдності з Ним були людьми дня, джерелами світла посеред своїх близьких. Drugim symbolem nadziei wigilii paschalnej jest woda, która występuje w Piśmie Świętym w dwóch przeciwnych znaczeniach. Z jednej strony jest mowa o niszczycielskich wodach potopu, a z drugiej strony otwiera drogę ku wolności nie tylko, gdy pozwala przejść suchą nogą przez Morze Czerwone, ale i wtedy, gdy uwalnia nas od grzechu pierworodnego.
Poprzez chrzest Pan czyni nas nie tylko osobami świetlanymi, ale także źródłami, z których tryska woda żywa. Wszyscy znamy takie osoby, z którymi kontakt sprawia, że jesteśmy w jakimś sensie odświeżeni i odnowieni. Osoby, które są niczym źródłem świeżej i źródlanej wody. Prośmy więc Pana, który obdarzył nas łaską chrztu, byśmy mogli być zawsze źródłem wody czystej, świeżej, tryskającej ze zdroju Jego prawdy i miłości. Trepi symbol nadziei paschalnej Wigilii nosi osobliwy charakter, bo stosuje się za mojej rodziny. Chce spiw nowej pisni Alleluja. Коли людина переживає велику радість, вона не може тримати її лише в собі. Вона хоче ділитися нею з іншими. Коли людина насправді зустрічає Воскреслого Христа, зустрічає життя, істину і любов, тоді вона не може просто і звичайно говорити про це. Не вистачає лише слів. Вперше в Святому Писанні мова йде про спів після опису переходу через Червоне море. Ізраїль вийшов з рабства, врятувався з морських глибин, пережив своє відродження, живе і є вільним. Біблія описує реакцію людей на цю велику подію спасіння такими словами. Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали Господю ось яку пісню. В часі пасхальної вігілії після читання з книги «Вихід» ми співаємо цю пісню як нашу власну, адже й ми силою Божою були витягнуті з вод та визволені до справжнього життя. Пам'ятаємо, що визволена людина є людиною радісною і показує цю радість іншим. Ми також маємо виспівувати радість Воскресіння своїм життям. Співаючи святкове Алілуя, просимо Бога, щоб наше щоденне життя, кожне слово, думка і вчинок були свідченням віри, якого не будемо соромитися ані ми самі, ані наш Спаситель. Умілувані браття і сестри, powracajmy zatem z dzisiejszej liturgii jako ludzie oczyszczeni wodami Chrztu Świętego i bądźmy solą tej ziemi. Powracajmy z dzisiejszej liturgii jako ludzie światłości, rozświecając nie tylko drogę swego życia, ale promieniując wiarą w świecie, przyprowadzajmy innych do Chrystusa. Powracajmy z dzisiejszej liturgii jako ludzie radosnego Alleluja, nie tylko wyśpiewanego ustami, lecz dobrymi czynami. Ponieważ, jak mówi apostoł Paweł, wiara bez uczynków jest martwa. Zatem nasza wiara niech będzie pełna uczynków, aby żył w nas i przez nas zmartwychwstały Jezus Chrystus.